cukier, słodkości i różne śliczności, czyli atomówki. Jak wiemy, niedawno miały swój wielki powrót w zupełnie nowej wersji. Więc myślę, że warto porównać tą kreskówkę kiedyś i dzisiaj. To, co zrobiliście pod poprzednim filmem, czyli 10 tysięcy lajków w 3 godziny, no wow, serio, dziękuję, jesteście jesteście wielcy, no co mam powiedzieć. Więc może na razie nie podnośmy tej poprzeczki, no i 10 tysięcy łapek w górę dzisiaj, jutro wrzucam kolejny odcinek. Twórcy. Młodsi widzowie pewnie nie wiedzą, więc powiem, że kiedyś za ten serial odpowiedzialny był Craig McCracken. Teraz nad atomówkami pracuje ktoś inny, więc logiczne, że nowa wersja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Animacja. Wraz z nową technologią i techniką kreska bardzo się zmieniła. Na pierwszy rzut oka widać, że kiedyś była grubsza. Teraz jest chudsza i wyrazista, dzięki czemu widać wiele szczegółów, takich jak spódniczka. Kiedyś ta gruba krecha po prostu zasłaniała. Dodano także cienie, których prawie 10 lat temu nie było. Zmieniono kolory na inne odcienie, przykładowo Bajka ma bardziej żółte włosy oraz dodano jej koraliki. Bójka natomiast ma włosy też w innym odcieniu. Dziewczynki ogólnie trochę się zmieniły. Co do miasta i innych postaci, są one podobne do teraźniejszych produkcji, na przykład takich jak Clarence czy Wójcie Dobra Rada. Według mnie jest to dużym minusem, bo nie czuć już tego fantastycznego klimatu. Fabuła. Jest ona nadal bardzo podobna, czyli po prostu dziewczynki ratują miasto przed złoczyńcami. Dodano jednak wiele dziwnych nawiązań do teraźniejszego świata. Przykładowo używanie tabletów, telefonów czy twerkowanie. Co jest zupełnie niepotrzebne i wręcz odrzucające. To właśnie najbardziej zarzucono atomówkom i myślę, że te sceny miały wpływ na określenie, że nowa wersja to zupełny niewypał. Intro. Zostało ono zmienione wręcz nie do poznania. Jednak łączy je ten sam głos, który mówi na samym początku, wiecie, cukier, słodkości i różne pyszności. Dalsza muzyka również jest inna i bardziej nowoczesna. Są tam słowa, a całość wykonana została przez Margaret. Jak pewnie pamiętacie, w starej wersji nikt nie śpiewał, mogliśmy słyszeć jedynie samą muzykę. Bohaterowie. Nadal pozostały dziewczynki oraz profesor Atomus. Wielki plus również za to, że większość złoczyńców dalej bierze udział w kreskówce. Na przykład Mojo Jojo, bez którego chyba ten serial byłby niczym. Oraz ten charakterystyczny diabeł ze szczypcami. No wiecie, o którego chodzi. Oczywiście dodano też różne nowe postacie, ale według mnie są one całkiem okej. A wy co sądzicie o nowej wersji atomówek? Stara czy nowa jest lepsza? Napiszcie w komentarzu. Zapraszam również na mojego Instagrama, czypian przez 2y oraz na mojego fanpage'a, którego macie w opisie, no i w sumie Instagrama też. Możecie mnie również dodać na Snapchacie, Cyprianek, tylko że z Q na końcu. Wszystko macie w opisie, więc jeszcze raz bardzo zapraszam. Tymczasem ja już nie będę przedłużał, żegnam się z wami i cześć!